Dzień dobry, w poniedziałek jest 5.55, to wstajesz i wiesz w TVN24. Radosław Mróz, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na poranek w naszej stacji do godziny 10. Mamy dla Państwa te najważniejsze informacje, także te o tym, że nie ma aresztu dla kierowcy po tragicznym karambolu, o którym Państwa już informowaliśmy. Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 37-latek. To kierowca tira, który na drodze S7 w Borkowie w Pomorskim